Witam Was bardzo serdecznie. Tak jak obiecywałem w jednym z postów, który wrzuciłem jakiś czas temu, że postaram się odpowiadać na Państwa pytania, które były zamieszczane poniżej. Jest ich bardzo dużo, jak widać. Część ma rezonansy, ale na część postaram się dzisiaj odpowiedzieć, no, przynajmniej na dwa w tym filmiku. I tak, przepraszam, że nie będzie po kolei. Na przykład Pani Lucyna Beata zadała pytanie: kręgozmyk i stenoza bezwzględna kanału kręgowego, co gorsze, ból od pośladków do łydek, czy jakaś rehabilitacja, ćwiczenia, nie chciałabym operacji, tak żeby względnie dało się żyć. Oczywiście no, bardzo mi trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo bym musiał pacjentkę zbadać, ocenić rezonans magnetyczny, ale oczywiście jeżeli dolegliwości bólowe wynikające z kręgozmyku nie są na tyle nasilone, to zawsze zaczynamy tak naprawdę od wdrożenia rehabilitacji. Ta rehabilitacja ma również polegać nie tylko na fizykoterapii, ale głównie na fizjoterapii i pracy tak naprawdę, na ćwiczeniach z fizjoterapeutą, na rozluźnianiu mięśni oraz wzmacnianiu tak zwanego gorsetu mięśniowego, czyli mięśni przykręgosłupowych oraz mięśni jamy brzusznej. Też zawsze przy kręgozmyku należy zastanowić się nad redukcją masy ciała. Jeżeli leczenie zachowawcze nie jest skuteczne, w ogóle nie pomaga, wówczas dopiero rozważamy leczenie operacyjne. Dziękuję Wam bardzo.